Dzień dobry. Za chwilę będę rozmawiał z wicemarszałkinią Senatu Gabrielą Morawską-Stanecką na temat praw kobiet oraz nadchodzących wyborów parlamentarnych. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Niedawno zmarła kolejna kobieta w Nowym Targu, której śmierć jest związana z decyzją Trybunału Konstytucyjnego. Jak pani to skomentuje? To jest trudny temat, bo to jest ta śmierć nie tylko jest związana z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, ale z ogólną tendencją, która trwa od wielu lat, podejścia do praw kobiet i do praw reprodukcyjnych. Dlatego, że takich śmierci już było kilka, to wiemy. Pierwsza była pani z Pszczyny. I to są sytuacje tragiczne, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Ale musimy jednak cofnąć się do 1993 roku, kiedy uchwalona została ta ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego, planowaniu rodziny i dopuszczalności przerywania ciąży. Czyli tak zwany kompromis aborcyjny. Tylko pamiętajmy, że to był kompromis, który zawarli leciwi politycy męscy z Kościołem, bo tak to trzeba nazwać. I tutaj nie chodzi o takie sytuacje, jakie bardzo często są przywoływane, że chodzi przecież o to, żeby kobiety nie traktowały aborcji jako środka antykoncepcyjnego, etc., etc. W przypadku, kiedy istnieje edukacja seksualna, istnieje powszechna dostępność do środków antykoncepcyjnych, to oczywiście aborcja jest środkiem nadzwyczajnym, ale kobieta ma prawo się na ten środek również zdecydować, ponieważ to jest jej integralna decyzja i to dotyczy jej ciała. W ogóle rozrodczość i kwestie tego, ile, kiedy, z kim będę miała dzieci. To jest moja decyzja, a nie innych ludzi, a w szczególności nie, ani nie polityków, ani kościoła. I od tego trzeba wyjść. Ta ustawa, poza różnymi przepisami, które w zasadzie zakazywały aborcji, poza trzema wyjątkami, czyli zagrożenie życia kobiety, nieuleczalna wada płodu, która tam zagrażała jego również życiu, czy ewentualnie powodowała, że jest nieodwracalna i urodziłoby się z tą wadą dziecko. I trzecia kwestia, ciąża pochodzi z przestępstwa. Ta ustawa, to orzeczenie Julii Przyłębskiej, Trybunału Julii Przyłębskiej dotyczyło tylko jednej z przesłanek, a mimo to zarówno przed tym orzeczeniem, jak i po tym orzeczeniu zdarzały się sytuacje, że kobiety nie miały, nie gwarantowano im realizacji swojego prawa. I tak wiele było orzeczeń, była w pierwszej dekadzie 2000 lat orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Takim najsłynniejszym orzeczeniem w tej kwestii odnośnie dopuszczalności czy niewykonania aborcji to jest orzeczenie sprawy Alicji Tysiąc. Ale tak jak mówię, tych wyroków było więcej. Kobiety nie mogły doprosić się o aborcję, chociaż one nie powinny o to prosić. To było świadczenie, które im przysługiwało przy spełnieniu tych przesłanek z tej ustawy. A mimo to narastała taka tendencja, że lekarze nie wykonywali, starali się nie wykonywać. Co robiono, żeby jakby spowodować, że tej aborcji nie będzie. No na przykład zwlekano z badaniami prenatalnymi, które miały potwierdzić wady. I takie sytuacje dochodzono do tej granicy, poza którą już nie wolno było dokonać aborcji. No i wtedy oczywiście rozkładano ręce i kobieta musiała urodzić. Ja już nie mówię o tych prokuratorach, którzy zwlekali z wydaniem postanowienia w przypadku gwałtu, po to, żeby ta kobieta znowu minął czas, po którym ona może dokonać aborcji. I to tak szło, 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 szło do momentu, kiedy zaczęto bardzo oficjalnie żądać, aby lekarze mieli prawo odmówić aborcji. Było to słynne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ja przypominam, jeszcze prawdziwego Trybunału Konstytucyjnego. Dla mnie to orzeczenie było no, wstrząsające i
naprawdę, no nie chcę tutaj użyć ostrzejszego słowa, dlatego że w tym wyroku postawiono prawo lekarza do odmowy wykonania tego świadczenia, czyli aborcji, ponad prawo kobiety. Kobietę zostawiono samej sobie, samej sobie. Nie wyważono, nie zrobiono tego testu proporcjonalności, które dobro jest większe, które dobro jest ważniejsze. To zresztą bardzo wyraźnie wybiło w zdaniach odrębnych do tego orzeczenia, między innymi profesora Stanisława Biernata. A jeżeli tylko I mogę przerwać Pani Marszałek, bo wróciłbym do tego, co według mnie jest istotne w tym, co Pani wcześniej powiedziała, mianowicie, że powiedziała Pani, że kobieta ma prawo do aborcji, do tego, żeby lekarz pomógł. I... kobieta ma prawo, to tak, to jest prawo kobiety i prawo nasze, oczywiście nasze prawo w Polsce dzisiaj tego nie gwarantuje. Ale ja uważam, Ale właśnie że chciałbym należy zadać pytanie, zmienić prawo w tym kierunku, tak? Właśnie chciałbym zadać pytanie, Tak? właśnie kiedy społeczeństwo, klasa polityczna to zrozumie, że właśnie to, co pani marszałek powiedziała, że kobieta ma do tego prawo, a nie będzie nie, klasa polityczna czy różni radykałowie nie będą się kierować swoją doktryną konserwatywną, narodowo-radykalną, że kobiety, i w celu odbierania właśnie tego prawa. Pan zadaje dość trudne pytanie i takie dość chyba przewrotne, dlatego że mnie nie interesuje, czy jakaś część społeczeństwa to rozumie, czy nie. Ja uważam, że każda kobieta powinna mieć to prawo zagwarantowane w legislatywie krajowej, to znaczy powinni być odważni politycy, którzy to prawo kobiety w tej legislacji ustanowią, czyli w procesie legislacyjnym. I ja nie oczekuję, że część społeczeństwa konserwatywna, taka bardzo zamknięta, będzie miała takie samo zdanie jak ja, dlatego że w kraju demokratycznym, w kraju różnorodnym, ludzie mają prawo do różnych poglądów. Jednakże poglądy, szczególnie poglądy związane z religią czy z kościołem, nie powinny być prawem w takim kraju. I proszę pamiętać, bo pan zadał pytanie też, kiedy społeczeństwo to zrozumie. No, ponad 60% społeczeństwa dzisiaj uważa, naszego polskiego społeczeństwa, że kobieta ona ma prawo decydować o tym, czy dokonać aborcji. W związku z czym społeczeństwo to już zrozumiało. Chodzi o to teraz, żeby to społeczeństwo wybrało takich swoich przedstawicieli, takich polityków, którzy na ten temat mają jasne zdanie i którzy tutaj prezentują jasne stanowisko, że kobieta, przepraszam, że kobieta ma prawo dokonać aborcji, a my potrzebujemy zdecydowanych i odważnych polityków, którzy to po prostu potwierdzą, uchwalą i nie będą się obawiali właśnie kościoła, księdza proboszcza czy kogo innego. I tego potrzebujemy, dlatego ja uważam, i to jest moje zdanie, ale też wielu polityków, że to prawo ma uchwalić parlament. Oddawać tego pod rozstrzygnięcie różnych grup społecznych czy referendum. Ja jestem przeciwniczką referendum w kwestiach aborcji, dlatego że uważam, że o prawach człowieka, a ONZ w ubiegłym roku uznał prawo kobiety do dokonania aborcji za prawo człowieka, w związku z czym to nie podlega dyskusji ani referendum, ani głosowaniu. I jeszcze jest jedna rzecz, bo pan na początku. Ja oczywiście chciałam przedstawić tą historię, żeby pokazać, że to nie jest tak, że od 15 roku nagle kobiety straciły, czy od 18 prawo do aborcji, czy od 20, w zależności od tego, kiedy zaczęto te kolejne granice wyznaczać. Tylko to działo się już w 93 roku, kiedy tę ustawę uchwalono. Ona już zabrała kobietom możliwość decydowania o swoim ciele, a lekarze, i tu wrzucę duży kamień do ogródka lekarzy, obawiają się bardziej
odium społecznego, jakiejś takiej zupełnie niezrozumiałej etykietki, że tej aborcji dokonają, odpowiedzialności prawnej za śmierć pacjentki, której mają obowiązek świadczyć pomoc, udzielić świadczenia lekarskiego. Ja pamiętam, kiedy byłam na studiach prawa medycznego podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, to my mieliśmy dużo takich dyskusji na temat aborcji, na temat eutanazji, na temat in vitro, dlatego że no to są kwestie, zagadnienia prawno-etyczne, o których prawnicy i lekarze powinni wiedzieć więcej. I doszliśmy wszyscy do przekonania wówczas w naszej grupie na roku, że faktycznie, jeżeli lekarz ma tak wrażliwe sumienie, że on nie jest w stanie pacjentki na przykład skierować na badania prenatalne, które potwierdzą, że płód nie będzie niezdolny do życia poza organizmem matki, albo nawet oburze w organizmie matki, albo lekarz ma tak wrażliwe sumienie, że nie jest w stanie wypisać pacjentce tabletki antykoncepcyjnej, tylko mówi, że Bóg ma wobec niej inne plany, to wtedy ten lekarz powinien zostać okulistą, a nie ginekologiem. Nie każdy lekarz jest w stanie podjąć heroiczne działania w sytuacji właśnie tego represyjnego prawa, ale jakie konsekwencje Pani zdaniem właśnie powinny zostać wyciągnięte wobec lekarzy posługujących się tak zwaną klauzulą sumienia? Pierwsza kwestia jest taka, znaczy tu jest Pan poruszył kilka bardzo ważnych zagadnień. O klauzuli sumienia powiem krótko, bo już o niej mówiłam, i to jest bardzo skomplikowane zagadnienie etyczno-prawne. Dlatego, że ja uważam znowu jako prawnik, że oczywiście, że klauzula sumienia to jest coś takiego, co może powodować, że lekarz ma pewne opory w odmowie świadczenia opieki zdrowotnej, jakiegokolwiek. Ja teraz nie mówię już o aborcji, chociaż ja się z tym głęboko nie zgadzam, ale jako prawnik uznaję istnienie tego typu prawa. Tylko że w naszym ustawodawstwie, czy w naszym orzecznictwie Trybunału, ono zostało źle jakby umocowane, dlatego że ono stało W się jakim sensie? najsilniejsze. Jeżeli w takim sensie, że w sytuacji, kiedy lekarz, powołując się na klauzulę sumienia, odmawia wykonania świadczenia zdrowotnego w tym przypadku, to powinien mieć pewno już placówka, która go zatrudnia, obowiązek wskazania lekarza, który to świadczenie wykona, ponieważ prawo pacjenta, w tym wypadku pacjentki, do świadczenia zdrowotnego jest silniejsze niż klauzula sumienia lekarza. W związku z czym, jeżeli my zakładamy w naszym konsensusie społecznym, prawnym, że dajemy lekarzowi prawo do powoływania się na swoje sumienie, na swoje przekonania przy odmowie świadczenia zdrowotnego, to jednocześnie musimy zagwarantować i nawet bardziej tej pacjentce, która doświadcza tej odmowy, prawa otrzymania tego świadczenia, a tego nie zrobiono, bo klauzula sumienia istnieje również w innych krajach. Ale na przykład są takie kraje, gdzie w przychodni publicznej, ginekologicznej, no taki lekarz no, nie może się powoływać na klauzulę sumienia. I to jest problem. I teraz druga rzecz. Klauzula sumienia, a jeżeli lekarz jest na przykład jakiegoś wyznania takiego, że nie może dotykać kobiety, na przykład bardzo ortodoksyjnym muzułmaninem. I przyjdzie kobieta, której trzeba zrobić sztuczne oddychanie albo masaż serca, ponieważ przyjdzie, no, ma wypadek. I on tego nie zrobi z uwagi na klauzulę sumienia, no dochodzimy do absurdu. Dochodzimy do absurdu. Więc ta klauzula sumienia, ona też nie jest bezwzględna. Nie w każdej okoliczności, bo w przypadku w stanie zagrożenia życia i wyższej konieczności, no, ratowanie życia człowieka jest najważniejsze i tutaj klauzula sumienia nie ma nic do rzeczy. No właśnie tak, taki lekarz, który nie może dotknąć kobiety, musi wykonać masaż serca. No przecież nie może
skażą go, jeżeli tego nie zrobi, a jeżeli mógł uratować jej życie. W związku z czym ona nie jest klauzulą bezwzględną. Ona też ulega pewnym ograniczeniom. No i to drugie, że jeżeli taki lekarz jest zatrudniony przez placówkę, to muszą być lekarze również, którzy tego nie mają. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz. Co jest ważniejsze? Tego już dotknęłam. Czy kwestia ratowania zdrowia i życia pacjenta, na co lekarz przysięga, przysiędze Hipokratesa, przysiędze swojej lekarskiej, co on będzie robił, co ma obowiązek robić, czy jego właśnie klauzula sumienia. No tu jest istotny obowiązek udzielenia pomocy, udzielenia opieki, pomocy i świadczenia lekarskiego. I dlatego, odpowiadając na Pana trzecie pytanie, jeżeli spowodowano przez zaniechanie, bo to jest zaniechanie, że pacjentce nie udzielono świadczeń i dlatego ona zmarła, a gdyby jej udzielono w odpowiednim czasie, i na są opinie biegłych, które na pewno będą wykonane, to oczywiście takiemu lekarzowi grozi odpowiedzialność karna. I myślę, że taki lekarz zostanie skazany, bo to nie jest, ja oczywiście wiem, nie można oczekiwać od lekarzy heroizmu, ale czy heroizmem jest ratowanie życia pacjenta, to nie jest heroizm. To jest jego obowiązek ustawowy. To jest szczególny obowiązek ratowania zdrowia i życia pacjenta. I jeszcze ostatnia rzecz na ten temat. Od 1993 roku, od kiedy ta słynna ustawa została uchwalona, żaden lekarz w Polsce nie został skazany karnie za wykonanie aborcji. Żaden. Czyli ci lekarze, którzy wykonywali aborcję zgodnie z przepisami tej ustawy w różnych sytuacjach i okolicznościach, oni nigdy, nikt nie postawił im zarzutu, że zrobili coś nie tak, że zrobili to, bo nie było potrzeby, albo że nadużyli prawa, albo nie. W związku z czym wniosek jest taki, że lekarze bardziej się boją tego właśnie opowiadania kolegów, społeczeństwa, pacjentów, że oni robią, czy księdza na ambonie, że oni wykonują aborcję, albo że w tym szpitalu wykonano aborcję, niż rzeczywistej odpowiedzialności karnej, realnego pójścia do więzienia, realnej utraty prawa wykonywania zawodu. No więc to jest dla mnie absurd. To jest absurd, bo lekarze, no coś im się stało. Stało. Dlaczego są w takim paraliżu. Prawo w sytuacji ratowania zdrowia i życia pacjentki stoi po ich stronie. Tylko trzeba wykonywać. Trzeba po prostu wykonywać swoje obowiązki. Swoje obowiązki lekarza. Nic więcej. Aborcja to nie jest jedyny obszar wymagający zmiany. I właśnie jaki program dla kobiet powinna zaproponować opozycja? Ale też dodałbym tu również lekarzy, żeby lekarze nie bali się wykonywać swojej pracy. Lekarze boją się wykonywać swojej pracy głównie z powodu jednego człowieka w tym kraju. Ten człowiek nazywa się Zbigniew Ziobro i jest wielkim szkodnikiem, pełni funkcję ministra sprawiedliwości. I to zaczęło się znowu nie teraz, zaczęło się to w 2005 roku, lata 2005-2007. Pamiętamy słynne słowa ministra Ziobry, wówczas ministra również, już nikt życia przez tego pana pozbawiony nie będzie. To było straszne. Zresztą w ogóle zniszczył wtedy lekarza. Później osobistą wendettę za to, że no, zmarł mu ojciec w szpitalu. Wielu pacjentów umiera w szpitalu. Ja jako adwokat pracowałam w szpitalu i ja zdaję sobie sprawę z tego, jak to wygląda. Ja broniłam szpitali w różnych sytuacjach, również śmierci pacjentów. I zdaję sobie sprawę,
z tego, jak mocne są emocje tych rodzin, kiedy odchodzi osoba, która poszła do szpitala i rodzina obwinia wszystkich, cały świat, dlatego że no, nie spodziewa się tego, że ta osoba może umrzeć. Jednak po jakimś czasie, no ja prowadziłam procesy cywilne, bo ja nie spotkałam się z tym, żeby jakiś proces karny, znaczy jeden raz się spotkałam z procesem karnym, ale faktycznie te emocje po jakimś czasie opadały i ci ludzie, przecież bardzo często też sądy oddalały powództwo, ja bardzo wiele spraw wygrałam. W związku z czym jakby przyjmowali do wiadomości, że to nie lekarze i nie szpitale są winne temu, że ten pacjent odszedł. Tak jak mówię, no szkody medyczne były, są i będą, błędy medyczne również były, są i będą, i to jest jakiś element pracy lekarzy. I my, nawet w naszym ustawodawstwie, dopuszczamy to, bo wiemy doskonale, że medycyna to nie jest działanie na maszynie, na samochodzie, na stole, na domu. To jest działanie na ludzkim organizmie, na ludzkim na człowieku, który po prostu każdy jest inny. I mimo, że lekarze dysponują ogromną wiedzą, no nie zgłębią do końca organizmu ludzkiego, danego człowieka. I dlatego czasami pacjenci umierają. I to trzeba zrozumieć. Ja rozumiem żal, rozumiem ból, rozumiem wszystko, ale niszczenie całego środowiska medycznego, niszczenie lekarzy tylko z tego powodu, że w szpitalu straciło się ojca, no ja już nie będę, pan doskonale wie, jak wygląda ten proces, gdzie sąd apelacyjny tak naprawdę dzisiaj w Krakowie, bo po wyroku uniewinniającym w sądzie okręgowym, sąd apelacyjny, no nie wiem z czym czeka, ale boi się wydać wyrok. Zresztą to padło w tym programie nawet czarno na białym, w którym ta kwestia była omawiana. I nienawiść jednego człowieka do środowiska lekarskiego prowadzi, że lekarze się boją. Prowadzi do takiego, do takiego skutku. Bo prawo też było wielokrotnie nowelizowane i to prawo karne przez właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości pod tę konkretną sprawę, która się toczyła w sądzie, ale też jest nowelizowane co jakiś czas takimi wrzutkami i zaostrzane jest prawo właśnie wobec lekarzy, między innymi wobec lekarzy, dlatego że zaostrzono na przykład kary w ubiegłym roku albo 2 lata temu. Ja już nawet tego nie pamiętam, ale pamiętam, że miałam bardzo emocjonalne też wystąpienie w Senacie z tego powodu, za nieumyślne spowodowanie śmierci, bo akurat to jest nieumyślne spowodowanie śmierci. Zaostrzano kary po to tylko, żeby ci lekarze bardziej się bali. No, lekarz bojący się nie udzieli sensownie pomocy medycznej, jeżeli on cały czas będzie kalkulował w swoim umyśle, czy ja robiąc jeszcze, bo to ja nie mówię o aborcji, ja mówię o każdym innym świadczeniu. Czy lepiej mi jest nic nie robić? Może zaryzykować, żeby ten pacjent zrobić operację, zrobić zabieg, wykonać świadczenie, które może przywrócić temu pacjentowi zdrowie. Jeżeli lekarz zaczyna kalkulować, a nie kieruje się wiedzą medyczną, no to wtedy zaczyna się źle dziać. Dlatego, co należy zrobić? Jaki jest pierwszy plan opozycji? Oczywiście zmienić ministra sprawiedliwości, ale jak każdego zresztą ministra, ale na pewno trzeba przeanalizować przepisy prawne, szczególnie przepisy kodeksu karnego, bo faktycznie w ciągu tych ostatnich lat, 8, zostało wprowadzone mnóstwo różnych rzeczy i lekarze nie mogą się bać. Absolutnie nie mogą się bać. Poza tym myślę, że lekarze wymagają też takiego wsparcia prawnego i wsparcia psychologicznego również, ale też nie na poziomie poszczególnych lekarzy, ale bardziej w kwestii takiej przekazywania ogólnej wiedzy. No kiedyś taką misję publiczną powinna była realizować telewizja publiczna, kiedy się prowadzi dyskusje, kiedy się prowadzi programy publicystyczne, w których o takich rzeczach, takich zagadnieniach się dyskutuje.
o zagadnieniach etycznych, o zagadnieniach prawnych, bo tego na pewno dzisiaj brakuje również lekarzom. I zresztą wybitni bioetycy, wybitni profesorowie z tej dziedziny, ja mam na myśli nawet osoby takie jak pani profesor Barbara Chyrowicz, która jest naprawdę wybitnym bioetykiem, kierowniczka katedry na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, osoba duchowna, z którą ja miałam szczęście mieć wykłady właśnie na studiach prawa medycznego i bioetyki, i ona mówiła o tych zagadnieniach prosto, wykorzystując wiedzę medyczną, bez żadnego zadęcia i bez żadnych skłonności światopoglądowych. To jest niesamowite. My dzisiaj nie potrafimy rozmawiać o medycynie w tym zakresie właśnie, która dotyka zagadnień etycznych. Nie potrafimy o tym rozmawiać bez od razu światopoglądowych wtrętów. No nie można. To trzeba usunąć. Z medycyny trzeba usunąć światopogląd. Bo zarówno pacjent, bez względu na światopogląd, ma prawo do otrzymania świadczenia medycznego na najwyższym poziomie, zgodnie z wiedzą i sztuką, jaką lekarze posiadają, tak i lekarz, bez względu na swój światopogląd, wyznanie, ma prawo wykonywać swój zawód bez obaw. Bez obaw, że jakieś jego zachowanie będzie inaczej potraktowane. Do tego wszystkiego oczywiście trzeba jasnego prawodawstwa, jasnego prawa, jasnego ustawodawstwa, jasnej wykładni tych ustaw. I to jest nam potrzebne. Opozycja oczywiście, jak pan wie, w przeważającej większości opowiada się za uchwaleniem ustawy dopuszczającej przerywanie ciąży do 12. tygodnia. I tutaj jesteśmy raczej, no poza częścią małą, niewielką częścią opozycji zgodni. I to należy, to będzie trzeba zrobić zaraz, kiedy tylko będzie to możliwe po wygraniu wyborów, na jednym z pierwszych posiedzeń. Taką ustawę trzeba będzie uchwalić. Ja zresztą przypominam, że tych projektów ustaw było kilka składanych. W związku z czym absolutnie to trzeba zrobić. A w ogóle pierwszą ustawę, którą bym uchwaliła na pierwszym posiedzeniu Sejmu, to zrobili Niemcy. To dekryminalizacja aborcji, czyli usunięcie z kodeksu karnego kar za dokonanie przerwania ciąży. Bo jeżeli by się, to można zrobić bardzo szybko, jeżeli by się zdekryminalizowało aborcję, to już by był ten pierwszy krok, czyli lekarze być może przestaliby się bać, ci, którzy się boją, bo ja znam wielu lekarzy, którzy się nie boją, którzy są odważnymi lekarzami i stoją po stronie kobiet, ale faktycznie jest ich wciąż za mało. Także to trzeba by zrobić. No i oczywiście najważniejsza rzecz, edukacja seksualna od szkoły czy od przedszkola nawet, powszechna, dlatego że edukacja seksualna prowadzona na odpowiednim poziomie, w zależności od stopnia rozwoju dziecka czy młodzieży w jakimś wieku, powoduje nie tylko uzyskanie przez te dzieci czy młodzież wiedzy o rozrodczości, seksualności człowieka, tak jak mówię, tematyka musi być dostosowana do wieku, ale również jest ochroną dla dziecka przed tak zwanym złym dotykiem, przed molestowaniem seksualnym. Umiejętność takiego pokierowania dzieckiem, aby umiało wyznaczyć granice swojej integralności cielesnej. I I tego uczą na przykład Szwedzi. tu jeżeli mogę, bym postawił kropkę, bo wspomniała Pani o wyborach właśnie. Wkrótce odbędą się wybory parlamentarne. I jak Pani sądzi, czy opozycja ma szansę je wygrać? Ale rzeczywiście, że ma szansę. Ma szansę ogromną wygrać wybory. Proszę pamiętać, że już dzisiaj poparcie wszystkich partii opozycyjnych łączne jest wyższe niż poparcie PiS-u. W związku z czym, ja oczywiście nie liczę tu Konfederacji. W związku z czym ma ogromną szansę wygrać te wybory.
tylko musi się porozumieć. Ja już nie będę wracać do kwestii jednej listy, chociaż czy dyskusji, chociaż uważam i będę uważała zawsze, że akurat w tej sytuacji politycznej, jakiej jesteśmy, my najpierw, i jeżeli chodzi o system prawa wyborczego w Polsce, najpierw musimy wygrać z Dontem, a potem dopiero z PiS-em. W związku z czym, im większa będzie konsolidacja opozycji, tym większa szansa na takie zdecydowane zwycięstwo nad PiS-em. Ale jeżeli faktycznie opozycja nie porozumie się co do jednej listy, no to kiedyś powiedział pan senator Marek Borowski, ważne, żeby tych list było jak najmniej, może dwie, a może, no, jeżeli nie jedna, to może dwie. I faktycznie, aby opozycja rozmawiała z ludźmi. Dlaczego rozmawiała z ludźmi? Dlatego, że trzeba zmotywować ludzi, trzeba zmobilizować ludzi. Te wszystkie eventy typu marsz 4 czerwca, fantastyczny, cudowny marsz. Ja byłam na nim i wiem, że tam było więcej niż 500 000 osób, wbrew temu, co opowiada PiS i TV PiS. Dlatego, że ludzie szli od godziny 12 do godziny 17, wciąż szli, jeszcze ruszali z placu na rozdrożu. Więc społeczeństwo polskie naprawdę może się zmobilizować. Teraz będą te wydarzenia w innych miastach. Teraz zadaniem opozycji jest podtrzymać to, co już zostało wyzwolone, te emocje, na której można ponieść się do zwycięstwa. Ale jest te 40% społeczeństwa, ta największa partia niezdecydowanych, niechodzących na wybory. Bo w Polsce wygrywa PiS, w Polsce wygrywa partia niechodzących na wybory. Bo 40% ludzi na wybory nie chodzi i to oni decydują, kto wygrywa tak naprawdę. Więc naszym zadaniem jako opozycji jest zmobilizowanie tej grupy. Bo ja nie mam żadnych złudzeń. Oczywiście to mogą być pojedyncze jednostki, że ktoś, kto zagłosował na PiS, zagłosuje na mnie. No, jakoś nawet nie mam złudzeń, ale mam ogromne nadzieje, że jeżeli dotrę do kogoś, kto na wyborach nie był i porozmawiam z nim, nawet tak face to face, to pójdzie. I właśnie, jeżeli I nie musi głosować na mnie. Wystarczy, żeby poszedł i zagłosował na kogoś z opozycji. Zjednoczona Prawica ma do dyspozycji cały aparat państwa. I jak pani sądzi, czy odsunięcie obozu rządzącego za pomocą kartki wyborczej jest możliwe? Ale rzeczywiście, i to jest jedyna możliwość. Panie redaktorze, my musimy społeczeństwu uświadomić, że ten jeden głos, jedna kartka wyborcza jest najważniejsza. To jest nasze prawo i nasz obowiązek realizować je właśnie idąc na wybory i do urny wrzucając tą kartkę wyborczą. To jest demokracja, to jest istota demokracji, a wybory to jest święto demokracji. Wybory to jest święto. Dzień wyborów to jest święto ukoronowanie tego procesu demokratycznego, bo to ludzie, społeczeństwo mogą pójść, wybrać. I ludzie muszą mieć pełną tego świadomość. To społeczeństwu również trzeba uświadamiać każdego dnia, że mimo że PiS ma państwo, że wykorzystuje to państwo, co jest też niezgodne z prawem, bo instytucji państwa, spółek skarbu państwa, pieniędzy spółek skarbu państwa nie wolno wykorzystywać do promocji własnej w wyborach czy w kampanii wyborczej, bo do promocji własnej w kampanii wyborczej można zgodnie z ustawą o partiach politycznych wykorzystywać środki partii politycznych, które ona dostaje z subwencji, czyli te, które dostaje każda partia polityczna na podstawie wskaźników w zależności od wyniku wyborczego oraz z dobrowolnych składek i datków ludzi fizycznych, obywateli polskich zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w określonym limicie rocznym. I tylko takie środki można wykorzystywać na kampanię wyborczą. I opozycja oczywiście ma takie środki tylko i wyłącznie do dyspozycji.
Jak pan słusznie zauważył, PiS wykorzystuje aparat państwa i uważam, i to też mówię jako prawnik, że to zostanie również kiedyś rozliczone, bo tego robić nie wolno. Po takim wykorzystywaniu państwa, zresztą i po 19 roku, tak naprawdę powinna PiS mieć zabraną subwencję, zgodnie z, tak powinna postanowić Państwowa Komisja Wyborcza, no ale my wiemy, że Państwową Komisję Wyborczą w jakimś sensie PiS również zdominował. Ale mimo to my możemy wygrać. Pamiętajmy o obywatelskiej kontroli wyborów. Komitet Obrony Demokracji ma świetny projekt, obywatelska kontrola wyborów, która polega na tym, że po pierwsze trzeba się zapisywać, jeżeli ktoś ma ochotę pilnować wyborów, liczyć, być w komisji wyborczej, zapisywać się na stronie internetowej i tam jest przydzielany do tych komisji w swoim jakby okręgu, zresztą tam też człowiek może zaklarować, gdzie ewentualnie, jak daleko od swojego miejsca zamieszkania jest w stanie jechać do tej komisji wyborczej i będziemy w trakcie liczenia i podawania wyników już głosów, będzie od razu będą wpisywane te wyniki do specjalnego systemu i będziemy wiedzieć w czasie rzeczywistym, jaki jest wynik wyborów. Chodzi o to, żeby uniknąć jakichś przekłamań między liczeniem, a potem ogłoszeniem wyniku przez Państwową Komisję Wyborczą. Ja zachęcam bardzo serdecznie naszych obywateli, wszystkich, którym zależy na tym, żeby wybory były uczciwe, do zgłaszania się i do uczestnictwa w obywatelskiej kontroli wyborów. Ale tak naprawdę te wybory są do wygrania. Trzeba tylko się zmobilizować i na nie iść. Proszę zobaczyć, PiS mobilizuje swoich wyborców. PiS nawet prawo zmienił wyborcze pół roku przed, kiedy się nie zmienia prawa wyborczego, w ten sposób, że tworzy okręgi wyborcze w tych tak zwanych parafiach, czy tam kościelnych miejscach, gdzie jest tylko kilkadziesiąt osób, a na przykład nie utworzył nowych lokali wyborczych, jak nie zwiększył ilości lokali wyborczych w dużych miastach, gdzie ludzie wielokrotnie, co widziałam na własne oczy, czekają w kolejce, żeby wejść do lokalu wyborczego. No, PiS robi wszystko, żeby jakby przesunąć zwycięstwo na swoją stronę. Tak samo jak kwestia Polonii i ograniczenia prawa Polonii poprzez te 24 godziny słynne i później uznanie głosów Polonii, które nie będą policzone za niebyłe. No właśnie, jeżeli tylko mogę, to bym do tego nawiązał. Powiedziała pani, że PiS robi wszystko, żeby te wybory wygrać. I tu nawiązałbym do tego, do faktu, że jest pani członkinią Więcej, nadzwyczajnej. ale nas jest więcej. Okej, ale tylko jeżeli mogę. Nawiązałbym do faktu, że jest pani członkinią nadzwyczajnej komisji do spraw nielegalnej inwigilacji w Senacie. I jak pani sądzi, czy PiS może użyć. Przewodniczącą. Przewodniczącą, przepraszam. I czy. Wiceprzewodniczącą. Wiceprzewodniczącą, przepraszam. I jak pani sądzi, czy PiS może użyć podobnych narzędzi jak w czasie ostatniej kampanii, zwłaszcza biorąc pod uwagę zakup izraelskiego systemu Cellebrite przez Komendę Główną Policji? Ale rzeczywiście, że tego się musimy spodziewać. Zresztą PiS już używa takich środków. No przecież, jeżeli chodzi o kwestię tego tak zwanego Pegasusa naszego, on teraz jest Cellebrite, nie wiadomo jak to się jeszcze nazywało, do Pegasusa ponoć stracili licencję, to faktycznie PiS no, pokazał, co potrafi i takie podsłuchiwanie, inwigilacja, bo to nie jest podsłuchiwanie, szefa sztabu wyborczego powoduje, że no, nie ma tajemnic przed takimi ludźmi. Myślę, że wiedza o tym, że to w ogóle istnieje i że jest stosowane, to już jest bardzo dużo. Oczywiście, że będzie to robił. Słyszeliśmy również o aferze w Polskiej Grupie Hotelowej. No, nie oszukujmy się, PiS zrobi wszystko, żeby te wybory wygrać, dlatego że PiS gra o wszystko. PiS gra o to, wielu jego wybitnych obecnie, wybitnych w cudzysłowie oczywiście mówię, działaczy, którzy są obecnie ministrami albo byli ministrami, albo są powiązani z PiS-em,
skończy tam, gdzie skończyć powinni, czyli na ławie oskarżonych, czy nie. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że skala rozkradania Polski, skala przestępstw, nadużyć, naruszeń, wyprowadzania pieniędzy i zaniechań, które doprowadziły do takiej katastrofalnej sytuacji państwa polskiego, szczególnie w wymiarze kwestii prawnej, prowadzi nigdzie indziej, tylko na ławę oskarżonych. Więc PiS zrobi wszystko. Ale ja przypominam rok 1989. Wówczas my nie mieliśmy w ogóle, znaczy my oczywiście chcieliśmy, ale my nie wierzyliśmy, że my jesteśmy w stanie ten system obalić. Ja pamiętam, no, byłam studentką, byłam zaangażowana też, przepraszam, bo muszę moje dziecko wziąć. Byłam zaangażowana w różne sytuacje związane z wyborami, robiliśmy spisy wyborców, robili no, różne rzeczy. Propagowaliśmy, głosiliśmy ulotki, zdjęcia naszych kandydatów z Lechem Wałęsą. Przecież to też tak nie było, że dostawało się przestrzeń, w której się te rzeczy wywieszało. Trzeba było do ludzi dotrzeć. I zrobiliśmy to, ale nie wierzyliśmy. Ja naprawdę nie wierzyłam do końca, że my jesteśmy w stanie wygrać. Zresztą ci, którzy byli po drugiej stronie, wierzyli, że wygrają, nie wierzyli również w nasz sukces, a jednak wygraliśmy te jedyne wolne wtedy, bo to były częściowo wolne wybory, 30%, ale wolne do Senatu wygraliśmy w 99%. No w związku z czym to jest możliwe, bez względu na sytuację. Mało tego, nie było internetu. Telewizja to tylko było program 1 i program 2 i proszę pamiętać, co ta telewizja podawała. No więc tylko w to uwierzyć. No, mój pies wierzy, tak. Mój pies wierzy. Prawda, Frodo? I trochę zbliżając już się powoli do końca naszej rozmowy, mianowicie, jak pani sądzi, czy wracając właśnie do praw kobiet, jak pani sądzi, czy Zjednoczona Prawica przed wyborami może jeszcze bardziej pogorszyć sytuację kobiet? Znaczy, ja już nie wiem, w czym się jeszcze da pogorszyć sytuację kobiet. Oni teraz próbują kusić kobiety, że obniżą im wiek emerytalny do 53 roku. I to oczywiście paradoksalnie to też pogarsza, jakby pogarsza los kobiet w Polsce. Dlatego, że wchodzimy tutaj na kwestie emerytalne. Kobiety mają ten wiek emerytalny niższy niż mężczyźni, a poza tym kobiety z racji swoich biologicznych funkcji, z racji tego, że to kobiety rodzą dzieci, przeważnie kobiety się nimi zajmują, no te ich okresów pracy składkowych mają mniej niż mężczyźni i to kobiety częściej popadają w biedę i kobiety żyją dłużej, zostają same i są po prostu bardzo, bardzo ubogie, muszą korzystać z pomocy społecznej. W związku z czym obiecywanie jeszcze niższego wieku emerytalnego to jest tylko wypychanie kobiet z rynku pracy, ale ja wiem dlaczego. Dlatego, że to jest akurat taki wiek, gdzie kobiety mają starszych rodziców, a państwo sobie w ogóle nie radzi z opieką nad seniorami, no i też nie radzi sobie z opieką nad dziećmi, czyli nad wnukami takich kobiet. W związku z czym łatwiej, żeby ta kobieta sobie poszła i się zajmowała wnukami, zamiast pracować i myśleć o swojej własnej przyszłości. I to jest też takie działanie, które jest takie trochę rozpaczliwym bronieniem się przed nieumiejętnością rozwiązywania podstawowych problemów ludzi. Bo my mamy dzisiaj ogromny problem, poza wieloma innymi problemami oczywiście, mamy ogromny problem, mimo zmniejszenia dzietności, mimo ujemnego przyrostu naturalnego, mamy ogromny problem ze żłobkami, przedszkolami i młode kobiety niejednokrotnie muszą dokonywać heroicznych czynów, żeby w ogóle utrzymać się na rynku pracy.
To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, mamy katastrofalną sytuację, jeżeli chodzi o seniorów i pomoc seniorom. I dziwię się bardzo, że państwo w ogóle o tym nie myśli, ten rząd o tym nie myśli, ponieważ nasze społeczeństwo się starzeje. I my za 15-20 lat naprawdę staniemy przed obliczem takiej sytuacji, że wiele osób, po prostu my będziemy intelektualnie być może sprawni, ale nie będziemy w stanie samodzielnie funkcjonować, nie będziemy w stanie sobie poradzić. Nic się nie robi. Robią to tylko znowu osoby, czy fundacje, czy stowarzyszenia prywatne, no ale na pobyt, czy na mieszkanie w takich miejscach potem człowieka musi być stać. I wypychanie dzisiaj kobiet z rynku pracy będzie sprzyjało sytuacji, że to kobiety będą bardzo często właśnie no, zostawione same sobie. Powiedziała Pani, że wierzy Pani w wygraną opozycji. Jednak tutaj wrzuciłbym przysłowiowy kamyczek do ogródka i mianowicie, jeśli nawet opozycja wygra, to czy nie obawia się Pani, iż rząd opozycyjny może się nie utrzymać u władzy, przysłowiowe 100 dni, i do władzy mogą dojść gorsi populiści niż Zjednoczona Prawica? Panie redaktorze, my wygrywamy wybory po to, chcemy wygrać wybory po to, żeby rządzić. My wiemy jak, mamy ludzi, mamy fachowców, którzy na pewno będą w stanie zmierzyć się z takimi wyzwaniami, jakie mamy, a one są oczywiście ogromne, ale znowu mniejsze niż w 89-90 roku. Po drugie, jeżeli oczywiście ja zakładam to, że nie wszyscy ministrowie, którzy będą w pierwszym rzucie wybrani, wytrzymają presję albo dadzą rady, albo po prostu utrzymają się na stanowiskach przez 4 lata, ale tutaj jestem przekonana, że bez problemu opozycja poradzi sobie z wyzwaniami. I jeszcze tylko daję jeden warunek. Bo to, że pan mówi, że jeszcze gorsi, czy nie ma takiego zagrożenia, oczywiście ono jest zawsze, ale wie pan, kiedy ono będzie wzrastać? Wtedy, kiedy ci przestępcy nie zostaną rozliczeni. Ci, którzy naruszali prawo, którzy łamali praworządność, jeżeli oni nie zostaną rozliczeni, to ma pan rację, to mają szansę wrócić jeszcze gorsi, ponieważ nie będą mieli przykładu, że za łamanie prawa, za łamanie zasad, za łamanie konstytucji po prostu ponosi się odpowiedzialność. Bo to nie surowość, ale nieuchronność kary. I ci ludzie, którzy łamali konstytucję, z życia politycznego, z możliwości pełnienia funkcji, muszą zostać przez niezawisłe, niezależne sądy, jak i że też Trybunał Stanu po prostu wyeliminować. I na sam już koniec. Zarówno opozycja, jak i rządzący mają szansę na wygraną. I co trzecia kadencja PiS może oznaczać dla kobiet i ich praw? Trzecia kadencja PiS oznaczać może domknięcie systemu. Już nikt się nie będzie przejmował prawami niczyimi, nie tylko kobiet, ale i mniejszości, ale i również tych wszystkich, którzy myślą inaczej. Trzecia kadencja PiS oznacza wyjście realne z Unii Europejskiej, być może nieformalne, ale realne. Oznacza alienację Polski na arenie międzynarodowej. Oznacza pogrążanie się w chaosie. Oznacza, że opozycja będzie ścigana za wszystko i będzie próbowane wyeliminowanie. Oznacza, że nie będzie wolnych mediów. Oznacza, że nie będzie TVN-u. Ja nie mam żadnych złudzeń, że TVN się utrzyma przy trzeciej kadencji PiS. PiS zrobi wszystko, żeby TVN i inne podobne media, akurat TVN mówię, bo jest największa, opozycyjne utrzymać. To zrobi PiS. Już nie będzie następnych wyborów. Może będzie akt głosowania, ale on na pewno już nie będzie wyborami, jeżeli te wybory wygra PiS. I ja naprawdę nie straszę PiS-em. Ja mam za sobą 8 lat rządów PiS, jeszcze kiedyś 2, i mam za sobą 21 lat życia w innym ustroju. I ja naprawdę wiem, o czym mówię. Bardzo dziękuję za rozmowę.